Witam, dzisiaj zrobię sernik na zimno. Ten przepis podesłała mi koleżanka Patrycja. Pozdrawiam. Znalazła go na Instagramie Bartosza Leoniewskiego. Link będzie w opisie. Ja przepis lekko zmieniłam. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Zaczynam od blendowania placków. Do miski dodaję już wcześniej namoczone daktyle oraz masło orzechowe. I całość blenduję. Do masy dodaję płatki owsiane i całość zagniatam. Wyszła nam taka glina, teraz wyłożę blaszką o średnicy 26 cm. Tak wygląda wyłożony spód. Następnie dodaję twaróg chudy. Jogurt grecki. Odżywkę białkową, ja wymieszałam czekoladową i waniliową. I ksylitol. Teraz czas na moje ulubione truskawki. To dobre. No, niestety, ale trzeba je zblendować. Dodajemy do miski. No. Teraz dodajemy kilka kropel aromatu waniliowego oraz żelatynę. I blendujemy to wszystko na jednolitą masę. Zawartość miski wykładam na spód ciasta. Ciasto było pół godziny w lodówce i wylewam na nie galaretkę o smaku owoców leśnych. Całość dekoruję malinami. Tak pięknie udekorowane ciasto wstawiam do lodówki na kilka godzin. Ale co, nagrywa? No. A gdzie było pik? Zaczynam od blendowania płatków. I co zmarzę? Może zmiąć palec na tym, bo ja szybko... Na ciasto wy... Zaczynam od nagrywa...